płytu, nie? Ty, ale ci to idzie. Idzie, jak po brygidzie, to się mówi. Bo chciałam wam pokazać prezent od naszego widza. I czekacie, aż jedna osoba nie będzie podpalona. O tak, dokładnie. Szybko. O, kamper jedzie. Sobota po południu, wyruszamy na krótki, jednodniowy wypad. Tym razem padło na kemping Sokół w Czernichowie. W Międzybrodziu chyba to jest. W Międzybrodziu, zwał jak zwał. Pogoda Kijowa-Barowa. I dlatego jadą z nami nasze dzieci, bo jak jest ładnie, to oni mają inne zajęcia. Ale jak pada deszcz, to chętnie pojadą. Chętnie pojadą, może im jakieś tam coś słodycz padnie. Jak się nam będzie ognisko paliło, jak leje i leje. Szpatnie, jak to się mówi. I znów wahadełko. Tu jest wahadełko za wahadełkiem. Wahadełkiem popędzane. A za 8 km jest zakaz wjazdu. A my mamy za 3,5 km odbicie w prawo. W stronę góry Żar. A kiedy będziemy? Teraz. A look on your face told me we'd be alright. Walking down the sidewalk as we took a ride off a riverside drive. Wasn't something you said, you were so carefree. With all that's on my mind, you still find a way to get to me. I need a little sunshine when it's been a hard year. Nothing to say, asked if I was okay. I started to smile, couldn't help myself. Said it's been a while since I felt this kind of peace inside. No i co możemy powiedzieć o tym właśnie kempingu? Dużo stacjonarnych przyczep, więc tak naprawdę tutaj w tej pierwszej części, kempingu, gdzie jest więcej drzew, to w zasadzie nie ma opcji stanięcia, bo jest dużo takich, które tutaj stoją na stałe. Warto przyjechać choćby tutaj po to, żeby mieć do linii brzegowej dostęp, bo nad Jeziorem Żywieckim to tych plaż jest stosunkowo mało. Także na pewno w ciepły dzień byłoby tu zdecydowanie fajniej, bo byśmy mogli z wody bardziej pokorzystać. Ale mamy miejscówkę obadaną, jest to blisko naszego miejsca zamieszkania. Filmik nie będzie za długi, no bo co tu dużo gadać. Pokaz góry nie pójdziemy, bo pogoda jest jaka jest. Ale może ktoś skorzysta i kiedyś tutaj wpadnie na ten kemping czy pole namiotowe, zwał jak zwał. No, tu jest taka przystań, zatoczka. Niby pisze, że zakaz biwakowania. Więc pewnie jakoś tam się bardzo i bardziej rozłożyć to nie bardzo. Ale stanąć sobie, zaparkować i przespać się to chyba
Chyba nikt nikogo by nie udusił za to. Ciekawe jak tam jest. Ten kemping czy pole namiotowe, no ono nie ma jakichś tam nie wiadomo jakich standardów. Aczkolwiek no ta cena jest jak dla nas bardzo akceptowalna, bo zapłaciliśmy coś koło 70 zł. Nie oczekiwaliśmy w ogóle jakichś sanitariatów czy czegoś, bo przyjechaliśmy tu na jedną noc. Tylko fajnego miejsca z fajnymi widokami. I to wygrało. Ten wymóg został spełniony. No i właśnie taka miejscówka z parkingiem. Wydawałoby się, że tu będzie super plaża. Plaży nie ma, są kamienie. Ewentualnie można wypożyczyć rowerki wodne. A kemping jest... Tu jest kemping. I będąc nad Jeziorem Żywieckim, można wyskoczyć sobie na górę Żar, która jest tam. W chmurach. Tam. Tam. Można sobie tam wyjechać kolejką taką szynową, która kiedyś jeździła na Gubałówkę, a teraz wyjeżdża sobie na górę Żar. Kiedyś można było samochodem wjechać na Żar, ale teraz już nie. Tak, i tam jak się wyjeżdżało samochodem, to tam jest taki jeden odcinek. Magiczny odcinek. Magiczny odcinek, rzeką. Na którym samochód pod górkę jedzie sam. Wszyscy tam próbowali, przyjeżdżali, spuszczali ręczny luz i samochód jechał pod górę sam. Co było po prostu złudzeniem, bo tak naprawdę tam było kawałek z górki. Ty, ale ci to idzie. Idzie, jak po Brygidzie, to się mówi. No, troszeczkę szprajcuję, ale chcesz szybciej ruszać. Jeszcze mają hulajnogę, która ma piękną nalepeczkę. Faktycznie. Ma najlepszą nalepeczkę na świecie, hulajnoga. Nie do zajechania. Naprawdę polecam. Polecam. Teraz szybciej chyba jeździ, no nie? Oczywiście, o wiele szybciej jeździ. Polecam, Carlos. Tak. Masz telefon. Zaraz sobie ciupiemy kiełbaski. Co nam pokażesz? A takie coś, taką huśtawkę. Chodź, pokażemy. Musisz mi tata na to wsadzić. Daj rękę. Jesteś? No, trzymam się. Okrąć cię? Tak. Kurde, na taką przepaść? No, patrz. O Jezu. Ale nie aż tak mocno. Wow. Ale czad. Mocniej to tak się chyba nie dało. No, ja cię mogę mocniej popchnąć, nie, ale to nie. Już nie wypada. Jaka tu fajna plaża. I to są takie schodki. Ja wytrzymałem. I co, puszczaliście tu kaczki? Co to jest za fajny kamyk? No bo ja nie umiem puszczać. Tak kucnąć i tak fuch, w bok. Dobra, co to jest kamyk z jakiegoś puszczać? Nie, ja nie umiem. No, prawie. Wczoraj jeszcze trafiliśmy na super atrakcję. Fire show było. Także poszliśmy, pooglądaliśmy i byliśmy w szoku, jaka fajna atrakcja. Mieliśmy ręce pełne ognia. No to pokażemy na filmie. No było kolega wesoło. Jacek nawet w ogóle nie tylko ręce, ale jeszcze więcej. Więcej różnych części ciała miał taki w ogniu. Cały oblany. Thank you.
Słuchajcie, bo to jest bardzo ważna sprawa. Ja teraz. No. Bo może boleć, jak mnie nie posłuchacie. Więc najpierw myjecie rączki w wodzie, aż po łokcie najlepiej. W tym garku. W wodzie. A następnie nabieracie piankę, która wytworzy się w drugim garku i w taki sposób wy z trochę oddalonymi od siebie rękami trzymacie tą piankę. I czekacie, aż jedna osoba nie będzie podpalona. Ale jak ktoś ma włosy na rączkach, to co? Darmowa depilacja i nie trzeba nam za nią nic płacić. A nie widać, słabo. Wszyscy? Tak, to jest za mało. Uwaga, nie pij tego, nie pij tego. Trzymamy. Odpalamy. Leci. I klaskamy drugą. O tak, dokładnie. Szybko. Kemping znajduje się przy samym Jeziorze Żywieckim i Filipek namierzył, co? Łabędzie. Łabędzie. Idziemy popatrzeć. Aha. Dwa. Wow. Za naszą piątkę, za jedną noc zapłaciliśmy 60 ile? 7, tak? 67 zł plus dostaliśmy taką kartę, żeby wejść do toalet, nie? Tak. I do szlabanu. Ale dziwnym trafem to i to je działają bez karty. Nie, tam gdzieś są, gdzie indziej toalety. I później nam tą kaucję zwrócą. Miejmy taką nadzieję. Wrzucimy cennik w opisie do filmu. Tak to się. Śniadanie w toku i okazało się, że nie mamy kardidży, tak, do tej kardidży, kuchenki. Kartuszy, jak to tam kto zwał. I wymyśliliśmy plan awaryjny. Klucz, śrubokręt, gazbank. Użyliśmy naszego gazbanka. Podłączyliśmy sobie kuchenkę i cipiemy.
Jacek się zakręcił, pojechał nie tam, gdzie trzeba. I tym sposobem jesteśmy pierwsi. Wyjazd bardzo udany. Jeśli ktoś byłby ciekawy, co to za kamper, który pojechał. No, jakby ktoś nie wiedział, co to za kamper, co pojechał tam, gdzie nie powinien, to tutaj na górze w filmie wam rzucimy. Nie, nie, tam jest zakaz za wyjątkiem dojazdu do posesji tej restauracji. No to macie filmik właśnie. To nakręciłem. Jacek! Bo prezentowaliśmy tego ich kampera w poprzednich odcinkach, więc tutaj macie link i możecie sobie zobaczyć. A nawet jak, zerknąć do środka. W jak fajnym stanie kamper 30-letni, którego ma Jacek z rodziną. Jak widzieliście, wróciliśmy z wyjazdu w niedzielę. Lało przeokropnie, więc dzisiaj mamy środę. Ładniejsza pogoda, więc można ogarnąć kamperka w środku, bo wygląda tragicznie i chyba mu zrobię, Grzegorz w pracy, więc zrobię mu taki gruntowny porządek, żeby tu było pachnąco i przyjemnie. Ale zanim zacznę wylewać tu siódme poty, to chciałam wam pokazać prezent od naszego widza, od Basi, która na Instagramie działa jako rodzinka na pokładzie. I mieszka, Basia mieszka ze swoją rodziną w Szwecji i ogląda nas na YouTubie i w związku z tym przysłała nam kilka fajnych gadżetów typowo skandynawskich i nawiązujących do naszego Łośka. Więc co my tutaj dostaliśmy? Dostaliśmy tak, pluszaczka Łosia z flagą Szwecji. Jak dla nas bomba. Zaraz zasiądzie na honorowym miejscu na desce rozdzielczej. Naklejki, bryloczek oczywiście z łosiem, pocztówkę z łosiem z życzeniami. No i tutaj jeszcze ostatni prezent. Nie otwierałam go, bo jakbym go otworzyła, to już by go dawno nie było, bo dzieci by zobaczyły, co tam w środku jest, a tak to myślą, że to po prostu bułka. No więc da-da, są to słodkości. Więc musiałam to przed nimi skitrać. Jak już nagram filmik, to im to dam, żebyście nie myśleli, że skończę sprzątać i to zezrę. Aczkolwiek miałabym też na to ochotę. Także takie fajne z napisem Szwecja, typowo szwedzkie słodkości. A ja biorę się do pracy. Trzymajcie za mnie kciuki.